Pamiętacie, jak wczoraj mówiłem w filmie? Wiosna, lato, jesień, zima, innych butów sylwek nie ma. To widać. I wystarczy. Także uważajcie, co robicie i gdzie mówicie. Wczoraj przyszedłem do domu, zacząłem montować film na komputerze. Mój kot musiał to usłyszeć. I co kocur zrobił? Zejściał się do butów. No i musiałem dzisiaj kupić sobie nowe buciki. Ale zobaczcie, kupiłem sobie buty Land Rovera po to, żeby mi pasowały pod Land Rovera. Tam gówno, prawda, po prostu były najtańsze. Nie patrzyłem na cenę. Wybierałem buty pod Land Rovera. No, najtańsze były, słuchajcie, no, kłapcioki do chodzenia, żeby tylko chodziły. No, ale kot mi załatwił, mam nowe buty dzięki kotu. Pozdrawiamy kota. Mamy drugi dzień. Jak obiecał, tak zrobił. Dzisiaj będziemy tą spodnią część wycinali. Nie pokażę ci tego, bo tam nawet nie ma kamerą wejść. Ja tam się nie mam jak zmieścić. Bo się nie da, no. Okulary jakieś założyć. Przywilej starości. Jak jesteś stary, to jesteś ślepy. Także zaczynasz nosić okulary ochronne. One tam są gówno ochronne. One są po prostu zwykłe okulary, no ale służą jako też ochronne. Osłony ci pościągałem, Basia, ze szlifierki, bo tak właśnie powinna wyglądać szlifierka. Właśnie widzę. Wow. Ale ta maszyna gwizda. Maszyna gwizda, tylko operator p***a. Patrz, jakie to dzisiaj wyszczekane jest. Nie, udało mi się, nie? To czekajcie, się wam odgryzę tutaj i odgryzę jej się tutaj. Nie. Będzie riposta, będzie. Tak, muszę coś wymyśleć. Na faktach wam coś powiem. Basia była w spa ostatnio, jakieś 3 tygodnie temu, na jakichś kąpielach błotnych. Mówię wam, jaka ona stamtąd przyjechała, piękna. Mówię wam, po tym błocie, po tym wszystkim, normalnie cud kobieta. A potem po tygodniu to błoto odpadło i znowu brzydka była. Dzięki. Mogę świnia. Jedziemy, będziemy ciąć. To naprawdę będzie problematycznie, żeby to wyciąć. Jest ta blacha, spodnia jest gruba, to jest jedynka przynajmniej, podejrzewam. I myślałem sobie, że wezmę sobie taką tą piłkę, tą, już wiecie jaką, bo mi pisaliście w komentarzach. Ale ona tego chyba nie weźmie. Musiałem tam jakieś nowe coś, brzeszczoty zakładać tam. Zobaczymy. A, przywilej starości. Budzę się rano. Komentarze, ślepy jak jęco, bez okularów, nie? I czytam tam, a chuj. Kto mnie tak wyzywa? Zakładam okulary, a tam, ahoj! Pozdrawiamy Czechy. Pozdrawiamy. Ahoj. Nie chcieli wiedzieć, co ja tam wyczytałem. Ja się uśmiałem. Czekajcie, to mamy... Dobra, raz to zrobię i wszystko. Dobra, jedź. Strasznie tu niewygodnie. I to nieważne, czy ten samochód byłby na podnośniku, czy nie. Też by takie ciężkie dojście było. Ale o czymś zapomniałem. Jak się robi takie rzeczy, coś bardzo ważnego. Słuchawki wielofunkcyjne. To znaczy, one mają dwie funkcje. Wygłuszają gadanie żony
i zabezpieczają błonę bębenkową. Nie na żarty teraz, jak spawasz, jak szlifujesz koreczki jakieś do uszu, tej wpadnie ci iskra, przebije błonę bębenkową. Serio. I do końca życia będziesz płakał. Normalnie mądrego, aż ta. Warto posłuchać. Czasem coś się uda mi. I się posypało. Tadam! Tak to wyglądało. I teraz, zanim zaczniemy to robić, to muszę sobie najpierw to dorobić. No mówię, no naprawdę, gruba blacha, zobaczcie, jakie to było grube. No już wiecie, zmierzyliście sobie, tak? Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, to specjalnie przeszedłem jakieś 6 metrów. Posuw miarkę dla was i to zmierzymy. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że ona jest troszkę przyżarta, ale ona nie będzie taka gruba, jak myślałem. Tutaj takie zdrowe jest, miejsca są gdzieś, musimy znaleźć tu. Ona tu jakąś izolację jeszcze ma, ale ona nie jest taka gruba. Dobrze, będzie się lepiej wyginać, ale myślałem, że tam konstrukcja będzie grubsza. Ja mówiłem jedynka, nie? A, to się dużo nie pomyliłem, proszę bardzo. 1,10, tu jest izolacja, to będzie jedynka. Blacha jedynka, 0,8, jak będziemy, też będzie dobrze. Bo to jest tylko wstawka taka. I teraz musimy sobie taką wstawkę dorobić. I ona jest tak, trochę wygięta, jest tutaj wygięta, jest tu wygięta. Jest to skomplikowany element. Naprawdę. Skomplikowany element. I zgadnijcie, kto to będzie dorabiał. Kto? Ty? Nie, ta od błota. Musimy mieć formę dobrą zdjętą. To obciąłem i do tego mi służy taki przyrząd z żaluzji zrobiony. Kiedyś wam pokazywałem, jak to zrobić. Jak nie znajdziecie albo chcecie, to zrobimy jeszcze jeden taki. Żaluzja to są takie urządzenia, są do kupienia, tylko nie aż takie długie. Po prostu sobie to wgniatam po tamtej stronie, gdzie mam błotnik dobry. I mi wyjdzie forma i będę wiedział, jaką mam tutaj formę zrobić. Idę z drugiej strony. Odmierzone. Widzisz, mam taki ukos tam. I teraz jak ja sobie tutaj to przyłożę. Pokaż kamerą, Basia. Jak sobie tutaj przyłożę, to będę wiedział, jaki mam ukos. Przynajmniej pilazy drzwi na początek. Bo muszę wyciąć blachę. Ta blacha, co tu jest pod spodem, ona nie ma tutaj żadnego zagięcia, ona jest prosta. Zobacz, ona nie ma tutaj nic. To jest bardzo duże ułatwienie dla mnie, bo gdyby ona tu jest na szczęście tylko w jednej pozycji wygięta, tylko tutaj. Bo ta na przykład, to ma, zobaczcie, tu jest półokrągła, tutaj ma jedno zagięcie, kąt otwarty jakiś, kurde, no, od groma. Tutaj ma następny, około też otwarty. Tu też ma też, kurde, ze 100 stopni. Także ma raz, dwa, trzy zagięcia będziemy musieli zrobić. Czwarty tutaj. Także mała blaszka, ale ta zewnętrzna będzie bardzo trudna do zrobienia. Teraz się zapytacie, czemu sobie, baranie, nie kupisz zaprawki? No, jakiej zaprawki, Jezu, zaprawki. Ta, zaprawki, czemu sobie zaprawki nie kupisz, no? Czemu sobie nie kupisz sobie, tutaj są gotowe. Jak to się nazywa? Znowu zapomniałem. Pisaliście mi wczoraj w komentarzach, patrz, i mówię, już będę wiedział. Gówno tam będę wiedział. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj już nie wiem. Także, żebym sobie utrwalił, to mi napiszcie jeszcze raz, jak się to nazywa. On nie pamięta. Starość. No nie pamiętam, no to naprawdę, wiecie co, inaczej. Jak człowiek, to jest ersatzpleś. Po niemiecku wam powiem, ale jak człowiek na przykład uczy się
do 30 lat tych Niemczech jestem. Jak się uczysz nowego słowa po niemiecku, po polsku go nie słyszałeś wcześniej, bo nie robiłeś, nie miałeś z tym styczności, to potem musisz się tak jakby tego polskiego języka dodatkowo uczyć. To nie to, że ja nie mówię po polsku, nie umiem, ale jeżeli się nauczyłem słowa, które tylko po niemiecku znałem, to potem jest naprawdę ciężko na starość się uczyć nowych słówek. Serio, to nie jest takie łatwe. Dobra, także my sobie najpierw zrobimy tą dolną, według tego szablonu, co tutaj stworzyliśmy i będzie dobrze. Czyli, że to mamy dół, do tego dołu, co tam mamy wyskubane, przyłożymy sobie to, nową blachę, idziemy ciąć, szukać. Może coś znajdziemy. Najpierw naszą blaszkę odrysowujemy sobie na papierze. Dlaczego na papierze? Żeby nie marnować blachy, a poza tym papier jest za darmo. Zawsze wszędzie gdzieś go tam znajdziemy, nie? Kawałek kartki. Bardzo mi się podoba taka cena, za darmo. To mi się bardzo taka cena podoba, jak jest za darmo. Szkoda, że wczoraj tak nie mówiłaś w sklepie obuwniczym. Zaznaczamy sobie dużo więcej, bo to i tak będzie jeszcze wycinane, wyginane, także to i tak się wszystko jeszcze zmieni. Ale mniej więcej będziemy mieć naszą formę. Za mało tego wyciąłeś. Ja ci dużo więcej pokazywałem. Podejrzewam, że ta forma tutaj, to ona pójdzie aż dotąd. Pokaż. Myślisz? Tak. No dużo więcej, to jest papier, to ty nie oszczędzaj na papierze. No wiem, już mówiłeś. No, zobacz, bardziej ci będzie brakować, dziura tutaj. Aha. Dużo więcej, popatrz. Tu masz początek, tu masz koniec tego, popatrz. Tak to będzie wyglądać mniej więcej. Także tutaj jeszcze... Jeszcze musisz na... Tak, o mniej więcej tak. Papier wyciąć, weźmiemy sobie jakąś blachę aluminiową, ci dam blachę najpierw na amelinowej sobie poćwiczysz. Panie, tego nie pomalujesz, to ja amelinium. Ciachaj. To się wytnie i to muchę trzeba zabić, bo mamy tu efekty specjalne jak w Gwiezdnych Wojnach. A co ty myślisz, że ludzie much nie mają? Jak nic, wiesz jak się ten much pozbyć? Nie. Jak mucha ci lata, na przykład tutaj w naszym studiu, wystarczy przejść obok do pokoju, nasrać na środku i ona tam poleci. Fuj. Ale jest fuj, ale działa. Nie pytajcie skąd wiem. Próbowałeś? Cięcie. Będziemy ciąć na takiej gilotynie, znaczy ona będzie cięła, ta. Za te buty. Ta. Za to chamstwo dzisiejsze. Ja ci pomogę, potrzymam ci tutaj. Go. Jedziemy. Jedna rączka. Maszynka jest super. Dobra, góra. Dobra, bo jak widzisz, robisz do końca, to niszczysz. Jeszcze raz. Nigdy nie tniesz do końca, bo tam zagniesz. Na końcu już nie ma noża. Jak to mówią, człowiek się uczy całe życie. Tak, i głupi umiera. I poszło. Dobra. Cichutko, tak. Bez żadnego zużycia prądu. Słuchajcie, ta maszyna, jestem z niej bardzo dumny. Od sąsiada ją kupiłem. I słuchajcie, stała u sąsiada na podwórku, zardzewiała i tak dalej. To było takie masakryczne, kurde, w masakrycznym stanie. Ja mu mówię, słuchaj, weź mi to sprzedaj, nie sprzedam ci, sprzedaj, nie sprzedam ci. Dam ci 100 zł, sprzedaj mi tą maszynę, nie? On mówi, nie, daj 200. Ja mówię, nie, no dam ci 100, 200. No i co w końcu się okazało? Powiem wam, tak się handlowałem, że aż w końcu musiałem mu zapłacić 300, powiedział, po co i mnie w dupę, w ogóle ci tego nie sprzedam. To, mówię, dobra, chyba, że dasz 300. Dałem 300, wziąłem maszynę. Nie. Teraz moje dzieci, musimy sobie to wyciąć. Najpierw przyczepimy sobie szablon magnesami. Świetne neodymowe magnesiki, naprawdę świetnie się sprawdzają. Wycinamy zawsze więcej. No wiadomo, zawsze można odciąć kawałek, tak, wyciąć, ale jak już coś nie tak nam pójdzie, to raczej nie dokleimy tego. Trzeba byłoby chyba spawać. O kurczę! Nie, wiecie co? Ja chyba nie dam rady tymi nożycami. A się popisała! Nie? Czekaj. Nie, wiesz co? Ja tu przewidziałem to, ma.
Ciężko. Albo ja to wytnę może, co? Albo dobra, bo będzie beka we mnie i po co? Gdzie ta w życiu? Oni by się z siebie w życiu nie śmiali. Co? Wsuń dupeczkę. Podłączę ci. Podłącz mi. Jaka współpraca. A, tyle umiem. Pewnie mi tam głowy nie widać. Czekaj, ja przejdę tam. O, zmiana operatora. Uwaga. Cały czas się nagrywa. Się wytnie. Tak mówisz, tak? Jeszcze jakieś brille? Kurde. Nie, łatwo idzie. To bardzo łatwo idzie. Te nożyce są dobre, bo one mają takie mikro ząbki, wiesz? Dlatego ci tak łatwo szło. No zobaczcie, nie można wszystkiego od kobiety wymagać, no kurde. Dobra, patrz. Odrysujemy sobie to i nam te magnesy nie będą potrzebne. Ten twój szablon. I brzyp. Nie do ciebie. No i jak mu sprawnie poszło? Zajebiste nożyce. Naprawdę. Jak to nożyce? Bosch, no to się te nożyce, nie nożyce, nożyce do blachy. Bosch numer seryjny. Typ. Kurde, jaki to jest? O, na 230 V. Także się znajdźcie. Nie ma zamazana tabliczka, no. Jakieś tam, kurde, nieważne. Fajne nożyce, tylko słuchajcie, są niektóre takie, co wyrywają, a to tnie. Także tu jest nożyk. Masz? Mhm. Dobra. Ładnie wycięte. Brawo. Bez ostrych tych, bez niczego. Dobra. Co teraz? Teraz musimy to wygiąć. I teraz jak myślisz, którą powierzchnię najpierw? Tą, tu mamy 45 stopni, czy w tą stronę? Hmm. Skąd ja to mogę wiedzieć? No, widzisz. Aleś mi zadał pytanie? Tak. Aha. Ale buty jakie kupić wiedziałaś. Dobra, czekaj. Weźmiemy sobie to najpierw, zagniemy w tej płaszczyźnie. Tak. Tak sobie to wymarzyłem, że tą czynność wykonamy, zagięcie tej blaszki tutaj na tej maszynce. Tu mamy zaznaczoną naszą linię i po tej linii sobie pojedziemy. Weź sobie to linijką odmierz. Zapamiętaj sobie, kobito, raz na zawsze. Po to Bóg dał mi oczy, żebym mógł na oko robić. Jak będziemy to robić, zobacz. Założyłem sobie tutaj takie wałki płaskie. Mamy naszą linię. Sobie to ścisnę w miarę mocno, nie za mocno, bo to, żeby tylko nie uciekało mi. I jedziemy. O malutku. Po linii i jednocześnie wyginam tutaj. Ciekawostka. Jeżeli myślisz, że to jest maszyna do szycia, na maszynie do szycia takiego czegoś nie można zrobić. Kurde, jaki mądry. Teraz naciskając tutaj mocniej i słabiej mogę sobie moje kąty porobić. A czekaj, jak to było z tymi kątami? Aha, ten był bardziej otwarty, ten był bardziej otwarty, dobra.
potem już można szybciej. No i już z kaszanką. Pomału. Co powiedziałem? Nie po to Bóg dał mi oczy, żebym metrówki używał. A z tej strony? Proszę bardzo. No brawo. No. I to wszystko. I teraz możemy sobie tu tak czy owak jeszcze troszeczkę młoteczkiem poklepać, ale mamy kolejne zadanie typu. To tutaj jeszcze jest tak wygięte w pałąk. A tu mamy proste, zobacz. I to musimy sobie jeszcze tutaj wygiąć w pałąk. Jak to zrobimy? Nie, na sprężarce? Nie, jakiej sprężarce? Nie. Nie, nie. Sprężarka to, to powietrze to daje. To ja ci powiem. Wezmę ręką i wygnę i będzie gotowo. Ja, proszę bardzo. Już jest wygięte. Kur. I to jest głupie? No ja znowu no. No i dobrze, że sobie już tę kwestię wyjaśniliśmy. No i mamy naszą blaszkę. Teraz trzeba będzie sobie ją poprzymierzać parę razy. Podejrzewam, podoginać, powycinać i tak dalej, ale wstępnie mamy już ją zrobione. To tej płaszczyźnie mam wygiętą. Tu trzeba będzie ten ząbek zrobić i tak dalej. To wszystko będzie na wymiar dospawane. I to wszystko trzeba będzie na wymiar dołożyć tam. Zobaczymy. Ona była jeszcze chyba w tą stronę wygięta. No zobaczymy. Żarty żartami, wiadomo, no tutaj wygiąłem to bez problemu. Na tej płaszczyźnie. No ale tutaj tego już nie wygnę. To się dopiero wygina tak gdzieś od, tutaj od końcówki. Ale tutaj, jak popatrzysz sobie, jest cały czas to proste. Widzisz? I tą sprawę tutaj załatwimy na spęczarko, rozpęczarce. A, no to blisko byłam. Blisko. No, akurat stałaś koni. I teraz, żeby ją tutaj wygiąć. A, gdzie ta blacha jest? Tu ją wygiąć w tą stronę, to musimy sobie tą blachę tutaj skurczyć. Jak będziemy ją skurczać tutaj, ściągać w tą stronę do środka, to automatycznie nam się będzie wyginać. I tak właśnie uczynimy. Nie wiem, czy widzisz, jak ona się tutaj fajnie wygina. Pyk. Mhm. No i tak milimetr po milimetrze, nie przesadzając. A jak przesadzimy, to tu mamy drugą maszynę. Mhm. Będziemy rozprężać, tak? Będziemy rozprężać. Rozpęczać. Tu. Rozpęczać. Tu jest druga do rozpęczania ewentualnie. I tak sobie jedziemy milimetr po milimetrze. Ja się pytam tego dziadka właściciela, dlaczego sobie nie kupi takiej reparaturki? O, nauczył się w końcu. Na kartce zapisałem. Ale on mi mówi, że w Mercedesie, bo się pytał w Berlinie, w Mercedesie jest czas oczekiwania na reparaturkę miesiąc. Ja mówię, ale przecież to można kupić, jak to się mówi na tym polskim, ale drogo, nie? Albo na eBayu, jakiś w eBayu, czy gdzieś tam jakieś inne. On mówi, że jak on ma kupować chińszczyznę dziadostwą, to on woli mi dopłacić te głupie tam 1000 euro, żebym ja mu to zrobił. No i to się chwali, no. To jest. Żart, ale dopłacić musiał. Może nie 1000 euro, ale tania reparatura, jak ktoś przychodzi takim Mercedesem, to ona nie jest, wierzcie mi. Te ręce muszą pieniądze zarabiać. Na buciki. Zobacz,
Formę sobie już porobiłem. Mniej więcej tak to wszystko fajnie wygląda, powyginane. Teraz przyszło nam jeszcze tylko sobie dociąć, ale teraz ile ja mam tego dociąć? Muszę sobie iść do samochodu, ściągnąć teraz poprawną formę, taką jaką ma już być na 100%. Odrysuję sobie tam, czy jakąś kalką, czy czymś innym, papierem, tekturką, zależy jaki element, w którym miejscu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niestety, blacharz musi tworzyć. Każdy element jest inaczej stworzony, każdy element wykonujemy inaczej. I naprawdę, podejrzewam, że ty jako blacharz wykonałbyś ten element tak samo jakąś inną technologią. A propos, z chęcią się dowiem, jaką technologią. O, ta moja Gienia tutaj też by inaczej to wykonała. Jaka Gienia? Basia jestem, ciągle się mylisz. Nie, ja się mylę, tylko ty masz źle na imię po prostu. Trzeba się dopasować. Także słuchajcie, piszcie mi proszę w komentarzach, jak wy byście to wykonali, jaką technologią byście to wykonali. Oczywiście można by, żeby to wszystko wygiąć, można by tutaj pociąć to wszystko i zgiąć, potem spawać, ale to nie o to chodzi. Także to nie o to chodzi. Sztuką jest wykonać dany element z jednego kawałka blachy. Także ja zasuwam do auta, przyklejam to formę i będziemy ciąć dalej. Namieszałem. Cięcie. Fajny mam papier, taki twardy. O Jezu, ale takie dylematy, żeby to pociąć. No zobaczcie, jaki ładny samochód. Bardzo skomplikowany element, ładnie ta strona. Bardzo skomplikowany element, naprawdę skomplikowany, no ale zrobiony. Siedzi, patrz jak taki element wygląda i to jest ta ścianka wewnętrzna. To będzie ścianka wewnętrzna, która będzie od wewnątrz robiona. Tak mniej więcej się to odbywa. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Od jutra w dużym pokoju zaczniesz klepać. Masz pytanie, jak klepać? A ty gdzie mi się tu wciskasz? Tu jest Mesio jest głównym aktorem. Mesio już był. Jutro nie nagram wam, bo tutaj jest z tym całym powierzchownym jest bardzo dużo roboty. Także od nas to dzisiaj wszystko. Piszcie w komentarzach, jak byś to zrobił, czy ci się podobało, czy masz jakieś inne pomysły. Dajcie suba, dajcie lajka. Tak jest. Wirtualną kawkę możecie postawić jej, bo na buty nowe zbiera, bo bida, cholera. I możecie też również zostać naszymi patronami. Linki macie w opisie. Od nas to wszystko. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się cieplutko. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.